W Lidzbarku miało miejsce spotkanie z mieszkańcami mające na celu omówienie zasad dotyczących możliwości otrzymania dofinansowania wymiany pieców węglowych na nowsze i bardziej ekologiczne. Poza tym mieszkańcy miasta i gminy Lidzbark mogli poznać metody na dofinansowanie programów związanych z tworzeniem źródeł instalacji ekologicznych, m.in. źródeł fotowoltaicznych, pomp ciepła, pomp powietrza, czy chociażby budowania instalacji zasilanych paliwem typu ekogroszek, czy też pelet. Przypominam wszystkim mieszkańcom, że do 31 marca trwa nabór wniosków w programie dofinansowań wymiany pieców. Jest możliwe uzyskanie dofinansowania na lokale mieszkalne, to niezależnie, czy jest to lokal, czy jest to dom jednorodzinny, czy jest to mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym. Dofinansowanie wynosi 50% wartości całej inwestycji, jednakże nie więcej niż 3000 zł. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do składania wniosków. Burmistrz podkreśla, że Lidzbark dba o czyste powietrze, ale nie jest to jedyny planowany prozdrowotny program. Lidzbark dba o powietrze, dba o atmosferę na terenie miasta, jak i gminy przez szereg różnych programów. Tak jak ten program, jest to program typowo antysmogowy, program, który ma na celu poprawić powietrze w mieście, jak i w gminie. Jest on częścią polityki prozdrowotnej, w której już w najbliższym czasie mieszkańcom zaoferujemy nieodpłatne szczepienia, czy też szereg innych udogodnień. Przypominamy, że w Lidzbarku od kilku miesięcy działa również sensor powietrza, który 24 godziny na dobę bada jego jakość, wilgotność, stężenie rakotwórczych pyłów, a także ciśnienie atmosferyczne. Po uzupełnić dokumentację i spotykam przed plebanią mieszkańca tej miejscowości, mówi: panie, nie wiem, co pan zrobił z tym kotłem, ale on kazania nie mówił, tylko mówił o kotle na pelet całą niedzielę.